prawo, wrot. 5 kroków na wrot, marsz. Panie ministrze, dyrektor technikum żeglugi śródlądowej Zapart melduje szkołę gotową do uroczystości ślubowania klas pierwszych. Czołem uczniowie! Czołem, panie ministrze! Szanowni Państwo, mam zaszczyt i ogromną przyjemność rozpocząć dalszą część naszej uroczystości. A mianowicie za chwilę odbędzie się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Lecz zanim to nastąpi, chciałem serdecznie powitać zgromadzonych gości. Chciałem powitać pana Marka Grubarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana posła Pawła Hreniaka, posła na Sejm Rzeczpospolitej, pana prezesa Wód Polskich Przemysława Wace. Również chciałem powitać pana Mariusza Przybylskiego, dyrektora RZGW Wrocław. Chciałem powitać panią dyrektor Monikę Butryn-Niemiec z ministerstwa, pana Piotra Durajczyka, dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej ze Szczecina. Chciałem powitać również pana Waldemara Rybickiego. Gdzie jest pan Waldemar? Pewnie jest pan kapitan. Witamy serdecznie. Starszy kolega i prezes Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej. No nie mogę sobie również nie pozwolić, żeby nie przywitać pana dyrektora Jana Pysia z Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Jest również z nami przewodniczący Rady Rodziców z naszej szkoły, pan Jarosław Goliszek. Witamy panie Jarosławie. Chciałbym również gorąco powitać pana dyrektora Janusza Karpa z Departamentu Edukacji Morskiej. Również, ale nie widzę, czy ksiądz kapelan dotarł do nas. Jest, o! Ksiądz kapelan to ma wyczucie chwili, wie kiedy. Ksiądz kanonik Jan Kleszcz, witamy serdecznie. Pozdrawiam. Witam również zgromadzonych rodziców. Witam uczniów. To wy dzisiaj jesteście tymi najważniejszymi aktorami. Moi drodzy, za chwilę historyczna chwila, tak dla nas, jak i dla uczniów, którzy to
po złożeniu ślubowania za Silą dołączą do uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Zatem, Szanowni Państwo, uroczystość czas zacząć. Do ślubowania. Ja, uczeń Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ślubuję. Ja, uczeń Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ślubuję. Być mężnym, uczciwym i solidnym uczniem. Ślubuję. Sumiennie wypełniać polecenia nauczycieli, wykładowców, przełożonych i rodziców. Ślubuję. Na swoją młodość osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Ślubuję. Nie splamić nigdy honoru, godności ucznia i absolwenta tej szkoły. Ślubuję. Swoją nauką, pracą i wzorowym zachowaniem potwierdzać, że zasługuje na miano dobrego obywatela i patrioty. Ślubuję. Wiernie służyć ojczyźnie. Ślubuję. Po ślubowaniu. Uczniowie do szyku, wstąp. Sztandar do szyku, wstąp. Szkoła, poczuj. Myślę, że należą mu się brawa, prawda? Szanowni Państwo, zatem stało się. Mamy nowych, pełnoprawnych 19 uczniów w naszej szkole. Prosiłbym teraz pana Marka Gróbarczyka, pana ministra, o skierowanie, mam nadzieję, ciepłych słów w stronę naszych uczniów. Ciepłych i gorących, panie dyrektorze. Księże kapelanie, co panie pośle, państwo dyrektorzy, panie prezesie, panie dyrektorze, szanowne grono, to szanowni nauczyciele, a przede wszystkim wy, drodzy uczniowie. To w sumie dzisiaj wasze święto i ja przede wszystkim chciałem wam pogratulować dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim decyzji, którą podjęliście, właśnie wyboru tej wspaniałej szkoły. Tej szkoły, którą tak mozolnie odbudowujemy i chcemy, aby ona na stałe wpisała się w cały system edukacji Wrocławia. Zresztą na temat szkoły zostało powiedziane bardzo, bardzo wiele. To przecież powojenny Wrocław jest związany z Technikum Żeglugi Śródlądowej. Myślę, że tak jak mówił ksiądz kanonik podczas mszy, ta historia zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. Przecież to bohaterowie flotylli pińskiej, nadburzańskiej, to oni tutaj pojawili się we Wrocławiu i tworzyli podwaliny całej żeglugi śródlądowej.
to oni budowali, byli tymi pionierami, przecież ten 3 lipca, gdzie obchodzimy Dzień Marynarza Rzecznego, to jest właśnie hołd i ich uhonorowanie, ich ofiarności, ich poświęcenia, które czynili wtedy w walce z bolszewikami, ale którzy tutaj odbudowywali i tworzyli tą historię żeglugi śródlądowej. Ta historia jest bezwzględnie związana z Wrocławiem, no chyba miasto, które samo doskonale rozumie, jak ważny jest to element gospodarki, transportu. Niestety w latach 80., 90. z powodu niefortunnych decyzji to wszystko zaczęło upadać. Dla nas jest oczywiste, że żegluga śródlądowa jest bezwzględnie medium transportowym, które musi być rozwijane. I to jest kontynuacja całej tej myśli, która pojawiła się przecież po wojnie, historii właśnie Technikum Żeglugi Śródlądowej, tego, co się załamało decyzją miasta w 2002 roku, przerwanie tej ciągłości, która dla nas jest rzeczą oczywistą, że musi zostać odbudowana. I to wy, drodzy uczniowie, będziecie musieli realizować to w przyszłości, bo to technikum musi już być bezwzględnie związane na przyszłość z miastem. Zresztą ja ze swojej strony gorąco obiecuję, że zrobimy wszystko, aby wspierać technikum i myślę, że ten rok będzie dla nas niezwykle ważny i myślę, że szczęśliwy, bo z jednej strony w końcu pozyskaliśmy nową lokalizację, a więc budynek przy ulicy Parkowej przechodzi na własność Technikum Żeglugi Śródlądowej i to miejsce będzie już miejscem docelowym dla szkoły. Z drugiej strony myślę, że w przyszłym roku dokończymy remont Westerplatte, a więc wejście na wodę, powrót do szkolenia już na własnym statku, to będzie dopełnienie całej infrastruktury Technikum Żeglugi Śródlądowej. Przy tej okazji chciałem, bo dzisiaj trzeba dziękować. Dziękować tym wszystkim, którzy się wpisali w odtworzenie, w rekonstrukcję tego ministerstwa, tego technikum. Myślę, że słowo restytucja byłaby chyba ważniejsze w tym momencie. Przede wszystkim chciałem podziękować absolwentom i na ręce pana kapitana Rybickiego, Waldemara Rybickiego, złożyć gorące podziękowania za cały ten trud i wysiłek, który włożył, aby udało się na powrót stworzyć technikum żeglugi śródlądowej. Oczywiście podziękowania dla jeszcze wtedy wojewody, który podjął tą również decyzję, pana Pawła Hryniaka, obecnie posła na Sejm, który tak mocno wspierał i wspiera technikum. Serdeczne podziękowania dla pana dyrektora Pawła Zaparta, który organizował całe to przedsięwzięcie i całego grona pedagogicznego. Serdecznie państwu dziękuję za ten państwa trud, który włożyliście i wkładacie w kształcenie młodzieży, a przede wszystkim w to, że dajecie tyle serca, aby to technikum trwało. No i oczywiście dzisiaj mieliśmy swoisty ingres, więc chciałem serdecznie podziękować księdzu kanonikowi, który jest duszpasterzem żeglugi śródlądowej, żeglugi rzecznej. To jest niezwykle istotne, aby tworzyć to sakrum i profanum. Dla nas jest my od profanum, ksiądz kanonik od sakrum w tym momencie. I szczególnie chciałem podziękować wam, drodzy rodzice, za to, że po prostu wasza młodzież wspaniała, wspaniałe dzieci
będą kontynuować to niezwykłe dzieło żeglugi śródlądowej, to właśnie Państwo tworzycie dzisiaj swoiste połączenie w tej wyrwie, która stała się parę lat temu, ale ja ze swojej strony obiecuję, że ta szkoła tak dobrze przygotuje młodzież, że nie będą mieli problemów z pracą. Zresztą będziecie rozchwytywani jako absolwenci tej szkoły, a drożność, którą macie, aby studiować czy na uczelniach morskich, czy technicznych, czy generalnie gdzie chcecie, jestem przekonany, ta szkoła Wam umożliwi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i życzę powodzenia. Dziękujemy Panie Ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana posła Pawła Hryniaka. Szanowni Państwo, przede wszystkim wielce szanowny Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Panowie Prezesi, droga młodzieży, tutaj we Wrocławiu lubimy to powtarzać i podkreślać, Wrocław jest stolicą Polski, jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową. Dziś mamy kolejny dowód na to, że tak w istocie jest. Niezwykle ważni ludzie dla żeglugi śródlądowej przyjechali do nas, przyjechał pan minister, kierownictwo resortu, panowie prezesi Wód Polskich. To jest ważny dzień dla Wrocławia, ważny dzień dla całego środowiska żeglugi śródlądowej. Wiele się udało zrobić, wiele środków udało się dobrze wydatkować na poprawę żeglugi tutaj na Odrze, ale jak dziś w trakcie mszy świętej ksiądz kanonik, kapelan powiedział, bez człowieka nic nie jest warte. Więc mamy infrastrukturę, mamy piękne plany, tworzymy kolejne projekty budowy kolejnych stopni, ale bez Was, bez młodego człowieka, no, wszystko byłoby na nic, nie byłoby przyszłości. Tak więc chciałbym Wam życzyć, żebyście i sobie życzyć, żebyście się pilnie uczyli, bo Odra, żegluga śródlądowa, Polska Was niezwykle mocno potrzebuje. Was jest nasza przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Mamy mały niedosyt słowa, więc poprosimy księdza Jana jeszcze o wystąpienie. Wobec całego tego diktum pozwólcie, że jedno tylko zdanie. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Niech się tak stanie. Szczęść Panie Boże. Dziękujemy księże Janie. Bardzo proszę starszego kolegę, absolwenta Waldemara o zabranie głosu. Panie ministrze, panie pośle, panie dyrektorze szkoły, szanowni drodzy koleżanki i koledzy uczniowie. Mówię koleżanki i koledzy, ponieważ nie tak dawno, w 1973 roku składałem ślubowanie, tak samo jak wy dzisiaj. Był okres, kiedy szkoła kwitła, kiedy była dumą Wrocławia. Był też okres, kiedy szkoły nie było, kiedy zrobiono wiele, aby zniknęła całkowicie, nie tylko z przestrzeni niejako materialnej, ale i pamięć o niej zaginęła, ale na szczęście udało się to odtworzyć. Udało się odtworzyć, bo była taka potrzeba. Widocznie Wrocław potrzebował tej szkoły i dlatego ona jest. Dzięki decyzjom, jakie zapadły, decyzji o utworzeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nigdy przedtem nie było takiego ministerstwa. Dzięki decyzjom resortu szkoła została odtworzona i dzisiaj z dumą możemy oglądać znowu we Wrocławiu marynarzy żeglugi śródlądowej. Na tle statku szkolnego gro wrocławian pamięta, że no, te statki w różnym stanie stały gdzieś tutaj, prawda, w kątach wrocławskich dróg wodnych i 3 lata temu mało komu przyszło do głowy, że dzisiaj zobaczymy taki dwuszereg marynarzy na tle pięknego statku szkolnego. Serdecznie Wam gratuluję wyboru i ze swojej strony i wszystkich, którzy się przyczynili do organizacji tej szkoły, którzy te szkoły tworzą, grono nauczycielskie i wszystkich tych, którzy mają na sercu rozwój szkoły, obiecuję Wam,
że uczynimy wszystko, aby was potwierdzić, że wasz wybór był dobry, żebyście go nigdy nie żałowali, żebyście znaleźli bardzo przyzwoite zajęcie, a jak powiedział pan minister i pan poseł, czeka na was Wrocław, czeka na was żegluga śródlądowa i czekają na was porty nie tylko polskie. Życzę wam sukcesów i w dobrym zdrowiu do trwania do matury. Przypominam, że w tym roku technikum żeglugi wypuści pierwszy, w przyszłym roku oczywiście kalendarzowym, w tym roku szkolny wypuści pierwszych maturzystów. Bardzo wam wszystkim gratuluję jeszcze raz i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie kapitanie. Prosiłbym pana Przemysława Dacę, prezesa Wód Polskich, o zabranie głosu. Panie ministrze, ojcze kanoniku, panie pośle, szanowni państwo, kapitanowie, dyrektorzy, a przede wszystkim uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej. Chciałbym również pogratulować wyboru technikum, a mam nadzieję, że przyszłego zawodu. Chciałem też powiedzieć, że gospodarka, że żegluga śródlądowa jest gałęzią transportu, ale jest również gałęzią gospodarki wodnej. Jako że jesteśmy w jednej wielkiej rodzinie i gospodarka wodna i Wody Polskie wywodzą się, a przynajmniej ich zarząd i wielu dyrektorzy od żeglugi śródlądowej, to też liczę na to, że część z was zasili kadrę i wzbogaci kadrę Wód Polskich, tym bardziej, że jesteśmy na chwilę obecną największym armatorem żeglugi śródlądowej w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni i będzie jeszcze dużo więcej i większych armatorów, ale na chwilę obecną tak jest. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Wody Polskie będą oczywiście technikum i żeglugę śródlądową wspierali zawsze, kiedy to tylko będzie możliwe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Mnie przypada ta przyjemność, żeby to wszystko spiąć, bo padło tutaj tyle miłych słów pod adresem szkoły. Proszę państwa, panie ministrze, szanowni goście, co jest istotne? My w tej chwili, mówię tutaj o tym roku szkolnym, jakby wypełniamy zobowiązania, których się podjęliśmy 4 lata temu, bo tak jak wspomniał pan prezes Waldemar, w tym roku będziemy mieli, w tym roku szkolnym oczywiście, będziemy mieli pierwszych maturzystów. Nie ma tu ich dzisiaj z nami, dlatego że podnoszą swoje kwalifikacje na indywidualnych praktykach zawodowych. No niestety nie dało rady ich tutaj ściągnąć. Muszą się szkolić. Tak, muszą się uczyć. To, o czym wspomniał pan minister. Kolejna bardzo ważna rzecz w historii i w możliwości rozwoju naszej placówki. Wiadomo, szkoła to uczniowie, ale również też zaplecze dydaktyczne. Udało się, to znaczy jesteśmy w trakcie, ale jeśli pan minister tak powiedział, to ja nie będę tego podnosił, nie będę tego negował. Mamy nową siedzibę i jestem pełen nadziei, że rok szkolny 2022-2023 już będziemy inaugurować w nowych pomieszczeniach, w nowym budynku. Ksiądz Jan tutaj podpowiada, że już zbiera wodę święconą. To są księże Janie dwa budynki, także proszę zbierać, tak, dużo. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję państwu za tak liczne przybycie. Jest to dowód na ogromną sympatię dla naszej szkoły. Ze wzajemnością oczywiście, bo państwo przybyliście na nasze zaproszenie. Uczniowie moi, to co wam miałem powiedzieć, to już wam powiedziałem, prawda? Nie raz. Ale powiem to przy wszystkich. Gratuluję wam wyboru i obiecuję, że po skończeniu tej szkoły, tak jak tutaj padały słowa, będą się armatorzy po was ustawiali w kolejce. Szanowni państwo, drodzy uczniowie, wiem skądinąd, że to jeszcze nie jest koniec naszego spotkania, gdyż pan minister był łaskaw ufundować upominki dla uczniów i może teraz w związku z tym, żeby zachować pewien porządek,
Ja pana ministra będę prosił o wręczanie tych upominków, natomiast ja będę wyczytywał uczniów i bardzo proszę o podchodzenie tutaj do mnie. Bardzo proszę, Ole Bernakiewicz. Siwierski Karol. I już podchodzi Kopeć Michał. Następnie Łukasz Buszta. Szczepanik Wiktoria. Szczepanek, przepraszam. Grabowski Szczepan. Nie ma, nie ma. Przekażemy. Buczyński Kacper. Przekażemy. Fortek Mateusz. I Kluczyńska Kasandra. Pieśniewski Tomasz. Strzałkowska Amelia. Jućko Piotr. Nawrocik Marcin. Czekaj Zuzanna. Kacper Zedel. Alan Bagiński. Niech żałuje. Dostałby z rąk pana ministra, a tak to ja mu będę musiał wręczać. Joachim Boruch. I Opaliński Mikołaj. I ostatni Maksymilian Czopek. Bardzo dziękujemy panie ministrze za wywołanie uśmiechu, radości i zadowolenia na twarzach naszych uczniów. Nie wiem co tam dostaliście od pana ministra, ale przypuszczam, że coś fajnego. Na razie proszę nie zaglądać. Serdecznie dziękuję raz jeszcze panie ministrze, a w tej chwili chciałem przekazać prowadzenie panu dyrektorowi, bo przed nami jeszcze kolejna część uroczystości. Panie ministrze, szanowni państwo, tak, przed nami jest druga część uroczystości, bardzo, bardzo ważna dla bezpieczeństwa, szczególnie południowej części Polski. Chodzi oczywiście o centra operacyjne, ale do tego czasu mamy jeszcze około 20 kilku minut i to jest właśnie ten moment na zdjęcia właśnie, na gratulacje, bo widzę, że rodzice się już nie mogą doczekać. Mam nadzieję, że pan minister da się namówić na wspólne zdjęcie z uczniami. Ha, nie trzeba będzie namawiać pana ministra. I to jest dokładnie te 20 kilka minut. Dziennikarze też już prosili o setki, więc te 20 kilka minut na to wykorzystajmy. Bardzo dziękuję. No i mamy tutaj właśnie czas na, dla fotoreporterów. Robią zdjęcia, młodzież jest po ślubowaniu. I wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są związani z życiem na wodzie, na pewno cieszą się reaktywacją szkoły, tym, że szkoła ma w każdym roczniku nabory.
Bo nie ma pani do kogo mówić. Możemy.